No witam, witam kochani z tej strony Czakuś. No dzisiaj przedstawię Wam ogólnie poradniczek, jak dodawać modele do Gelbmantrix Matter Map Editor. Jest troszeczkę późno, także mogę się czasami co nieco pomylić, także ja to pokażę ogólnie na oryginalnej mapie i oryginalnych modelach, czyli wchodzimy, w moim przypadku bynajmniej wchodzimy w mój komputer, dysk, na którym mam zainstalowaną gierkę, czyli Gelbmantrix Simulator. I otwieramy folder base WinRAR. Na sam początek musimy znaleźć definicję naszych modeli, czyli wchodzimy w moim przypadku dev world model. Model wyrzucamy na pulpit. Ja już to mam wyrzucone. Musimy mieć uszykowany oczywiście ten model. Jeśli mamy uszykowany model, no, na sam początek musimy go wrzucić. I no ja w tym przypadku wrzucę to po prostu do samego modelu. Ja to już mam wrzucone, także nie będę pokazał, jak to działa, ale musimy pamiętać, że jeżeli to chcemy wrzucić, to musimy wrzucić to bez kompresji, ponieważ inaczej to po prostu nie zadziała. No ok, jeżeli to już wrzuciliśmy, możemy spokojnie edytować model C. Ja tutaj już mam dopisane kilka modeli, bo testowałem oczywiście. Także, więc tak, możemy sobie skopiować tą linijkę, usuwamy oczywiście końcówkę. Kopiujemy tą linijkę, inaczej, kopiujemy tak linijkę, tak o. Wklejamy podobnie pod spodem. I tak, co to wszystko oznacza? Model 399, to oznacza numer modelu, wszystko oczywiście musi być numerycznie, czyli w tym przypadku będzie 400. Distance type to jest oczywiście kolejność, powiem tak. W oryginalnie w grze distance type to jest 1. Jeżeli mamy na przykład stworzonego moda z mapą, wtedy jest tutaj distance type 2, ponieważ to jakby jest druga kolejność, która się jako pierwsza odpala. Nie wiem, jak to działa, ale nieważne. Więc tak, wrzuciliśmy ten model, czyli no nie wiem, ja wrzuciłem burgera, to tako. Jeżeli jak widzimy, tutaj mamy model stacja Orlen. Ja też mam tutaj akurat dopisany model stacji, także musimy pamiętać model. Kopiujmy nazwę folderu, w którym ten nasz model się znajduje, w moim przypadku Burger King. I co tutaj wpisujemy? Wchodzimy w ten swój folder, żeby się nie pomylić. Jak widzimy, mamy Burger PMG. Dopisujemy to na końcu. A nie, to ma być PMD, przepraszam. A to jest to samo akurat. Burger PMT, tak. Tutaj zmieniliśmy numer, musimy zawsze zmieniać numer, co jeden model musimy to zmieniać. I oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli pisaliśmy model, musimy zakończyć takim czymś. Klikamy plik, zapisz. Naszą definicję wrzucamy z powrotem tam, gdzie była. Musimy oczywiście pamiętać, żeby to było bez kompresji. Klikamy OK. Wszystko zostało poprawnie wrzucone. Jeżeli już tak się stało, możemy odpalić grę. Chwilę, trzeba poczekać. I oczywiście chciałem podziękować za miłe komentarze pod moimi pracami w map edytorku. No, miło się słyszy, jak dobrze idzie. No, troszeczkę już w tym siedzę, mogę się tylko tyle pochwalić. Więc tak, odpalamy gierkę. Odpalamy. Ja oczywiście tylko to wszystko jest na oryginalnych, ponieważ tam nie będę pokazać, co ja mam w swoich folderach. Wciskam edit i sprawdzamy, czy nasz mod działa. Właściwie to model. Klikamy B. Burger King. Burger King, proszę bardzo. Ja to jest nasz model. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub coś tego typu, no to proszę walić śmiało. Także czekam i dziękuję oczywiście za obejrzenie mojego beznadziejnego